Od wczoraj po internecie rozprzestrzenia się nagranie, na którym młoda dziewczyna zwisa z okna bloku mieszkalnego. Całość niestety zakończyła się tragicznie. Dzisiaj przedstawię wam informacje na ten temat, gdzie to się odbyło, kiedy oraz kilka innych szczegółów, także zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Pełnego nagrania wam niestety nie mogę pokazać, ponieważ ten film byłby usunięty, aczkolwiek nie jest trudno znaleźć w internecie, wystarczy wpisać odpowiednią frazę. Do zdarzenia doszło w Szczecinie, na ulicy Wilczej, 31 października tego roku. Różne media podają różne kwestie, jeśli chodzi o wiek dziewczyny, ponieważ niektórzy mówią, że jest to 30-letnia kobieta, inni mówią, że jest to młoda nastolatka. Natomiast ja dokopałem się do wysokiej jakości zdjęcia tej dziewczynki, jeszcze jak siedziała na tym oknie. Zdjęcie pokażę wam zacenzurowane ze względu na RODO, aczkolwiek podejrzewam, że nie ma więcej niż 18 lat. Stacja pogotowia ratunkowego w Szczecinie oznajmiła. Na miejsce wysłali zespół ratownictwa medycznego, który nie podjął żadnych czynności ratujących życie ze względu na ewidentne znamiona śmierci. Sprawą tą zajmuje się teraz prokuratura rejonowa Szczecin Zachód. Jak pisze Marcin Malczyński na Twitterze, dziewczynka sama weszła na okno i usiadła na parapecie. Gdy sąsiad krzyczał, aby zeszła, to odpowiedziała, że nie może i prosiła o pomoc. Na miejscu była policja oraz jej mama lub siostra. Tego dokładnie nie wiadomo. I podobno to one są widoczne na nagraniu, jak trzymają ją za ręce, żeby nie spadła. Teraz chciałbym się zwrócić do osób oglądających ten film. Proszę, nie róbcie nigdy takich głupot. Nie siadajcie na parapecie okna, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. No i zawsze jest jakieś ryzyko, że może się to skończyć w taki sposób jak na nagraniu. A jeśli nawet będziecie mieli tyle szczęścia, że nie skończy się to w sposób śmiertelny, to może zakończyć się kalectwem na całe życie. Także proszę was widzowie, nie róbcie nigdy takich głupot. Ode mnie to tyle i dziękuję wam za oglądanie. Cześć.